Cześć, witajcie, z tej strony Robert. No i spośród wszystkich coverów, które pokazywałem do Samsunga Galaxy S6 i Samsunga Galaxy S6 Edge, nie było jeszcze tego, czyli zwykłego clear covera. To nie jest clear view cover, bo jeżeli mamy w słowie view, to znaczy, że mamy też z przodu coś. To wygląda dokładnie tak samo jak protective cover, tylko że jest po prostu przezroczyste. No i to o tyle fajne, że nie mamy jakiegoś tam narzuconego koloru, tylko mamy dokładnie to, co mamy z tyłu z naszym urządzeniem. Ten cover niestety no chyba był już mocno używany z tego względu, że jest w takim słabym stanie już, biorąc pod uwagę rysy, które tutaj zebrał i no jego kondycja nie jest na pewno najlepsza. Nie zmienia to jednak faktu, że chyba o to chodzi, tak? On spełnia swoją rolę, czyli w momencie, kiedy się położy telefon, tak się rzuci, to nic się nie dzieje, bo telefon, w którym on cały czas był, jest po prostu z tyłu świetny, nie ma ani innej rysy, więc wszystko jak najbardziej ok. Klasycznie wręcz zakładamy sobie oczywiście to, wkładamy od góry, od dołu do góry, tutaj sobie przycinamy i tak to wygląda wtedy. Mamy takie srebrne rogi, więc prezentuje się to w ten sposób. Jakoś specjalnie to się aż tak mocno nie odznacza w przypadku tego modelu, więc wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście ramki tutaj boczne mamy wolne, miejsce na przyciski, wszystko jest dostępne bez żadnego problemu. No tak, no na pewno nie będzie chronił przed upadkiem w momencie, kiedy upadnie gdzieś tak urządzenie na kant. Ale jeżeli uderzy gdzieś tą ramką właśnie w kant samego urządzenia, to może posypie się cover, ale telefon wytrzyma i to jest chyba najważniejsze. Ale najważniejsze jest to, że rzeczywiście chroni sam tył smartfona, więc to szkło, które tutaj mamy, na pewno nie będzie porysowane i to właściwie główne zadanie, oczywiście jeżeli chodzi o ten clear cover, przypominam, że to jest clear cover, nie clear view cover, czyli odpowiednik to jest protective cover, a tylko, że po prostu jest przezroczysty, a nie mamy żadnego skinu czy żadnego materiału z tyłu, więc tak to wygląda. Dajcie znać, co myślicie o takim rozwiązaniu. Myślę, że to jedno z takich fajniejszych na pewno, jeżeli chodzi o właśnie te pokrowce oryginalne, biorąc pod uwagę, że niestety ta kolorystyka tych extra coverów, które mamy, na przykład protective cover, one są takie pstrokaśne, fikuśne, więc nie każdemu mogą pasować, a może ktoś chce zachować właśnie kolor oryginalny swojego urządzenia i to jest właśnie na to sposób. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.